Na podstawie artykułu 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 5. sesję Rady Gminy Wisły. Stwierdzam, że na ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy. Serdecznie witam przybyłych panie i panów radnych, panie i panów sołtysów. Serdecznie witam wójta gminy Lisków, panią Marię Krawiec. Serdecznie witam panią radną Rady Powiatu Karskiego, panią Dorotę Sitko. Witam sekretarza gminy Lisków, panią Katarzynę Włodarczyk. Skarbnika gminy Lisków, panią Anetę Frydzińską oraz pracowników Urzędu Gminy, panią Anię Zalewską i pana Wiktora Szybyn. Jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie witam. W związku z zakończeniem działalności czterech sołtysów chcielibyśmy podziękować za pełną zaangażowania pracę na rzecz sołectwa, za trud i wysiłek włożony w rozwój sołectwa oraz troskę mieszkańców. A teraz proszę panią wójt Marię Krawiec o wręczenie podziękowań. Dziękuję bardzo, szanowni państwo sołtysi, państwo radni. Przyjęliśmy wybory sołtysów i rad sołeckich gminy Lisków. Ostatnie zebranie odbyło się w miejscowości Rzyków w ubiegłym tygodniu. Ja uczestniczyłam w 17 zebraniach, w trzech z mojego upoważnienia uczestniczyła pani sekretarz. Także chciałam bardzo serdecznie podziękować za te zebrania, bo powiem tak, w większości frekwencja była bardzo duża, wyjątkowa wręcz. Szczególnie tam, gdzie pojawiali się kandydaci, kontrkandydaci. Także nieraz to było ogromne zaskoczenie. Ale bardzo dziękuję za to zaangażowanie, również wasze i byłych sołtysów, przygotowanie spotkań. Wiele też w czasie tego, w tych spotkań padło wniosków i próśb mieszkańców do realizacji przez samorząd gminy, także no jesteśmy już po, dzisiaj jest myślę, że wyjątkowa okazja, żeby przywitać nowych, ale również podziękować, tak jak już pan radny powiedział, czwórce sołtysom, którzy dalej już tej funkcji nie będą pełnić. Szanowni państwo, chcę podkreślić, że od 1994 roku do 2024 roku funkcję sołtysa w Simaku pełnił pan Zdzisław Heresztyn. Wiecie państwo, że w sposób tutaj też taki serdeczny podziękuję panu sołtysowi za te lata pełnienia funkcji sołtysa, za dbanie o mieszkańców, za wielkie zaangażowanie w rozwój miejscowości i wielką pomoc mojej osobie na tym stanowisku wójta, bo też pan Zdzisław Heresztyn był od 6 roku radnym Rady Gminy, także bardzo serdecznie tobie, Zdzisław, za to chciałam podziękować. Od 1994 roku do tego roku funkcję sołtysa pełnił pan Eugeniusz Janaszkiewicz, funkcję sołtysa wsi Trzebieli. Teraz już, jak to mówił, przeszedł na emeryturę, ale też panu sołtysowi chciałam podziękować za te lata też wyjątkowej współpracy. I tutaj pozwólcie, że też wspomnę o też to, że robiliśmy wiele dla i Małgowa, i Trzebień, wiele dróg, wiele inwestycji. To również powiem o trudnych chwilach, które dotykały nas podczas tych lat. Myślę, że mogę tu wspomnieć o likwidacji szkoły, która dzięki tutaj ogromnemu zaangażowaniu się i mądrości pana sołtysa
mogliśmy ten proces przeprowadzić w sposób taki spokojny, godny. Za to chciałam podziękować panu sołtysowi, ale też mieliśmy takie trudne chwile związane z transportem zbiorowym. Pan sołtys potrafił, miał odwagę poprosić na kilka spotkań mieszkańców. Ja też uczestniczyłam w tych spotkaniach. Przewoźnika lokalnego, panie sołtysie, nie wiem, czy pan pamięta te spotkania, bo ja doskonale pamiętam. I słuchajcie, też wyszliśmy z tego tematu taką obronną ręką ku zadowoleniu mieszkańców. Także bardzo serdecznie za to też dziękuję, za te trudne chwile. Natomiast no, wiele dobrego robiliśmy, ja się nie spodziewałam, że w tym roku kończymy, czy tam niebawem skończymy ostatnie drogi w Trzebieniu, tak? Chociaż już tak delikatnie zaliczyłam Trzebienie, że już nie będzie co robić, ale zostały jeszcze takie odcinki 100-metrowe. Dwa. Nie wiem, co będzie robił następca. Szanowni Państwo, od 1999 roku do 2024 roku funkcję sołtysa sołectwa Listu Żgów pełniła pani Maria Sobczyk. Nie wiem, czy nie uczestniczyłam w zebraniu, więc nie wiem, czy przeszła już na tą emeryturę. Przeszła na emeryturę sołecką. Także też bardzo serdecznie chciałam podziękować Marii za współpracę. No, sołectwo Listów Żgów to jest takie wyjątkowe, jak to zawsze mówiliśmy. Tu jakieś centrum dowodzenia nauczycieli, tu wielkie instytucje, które wchodziły w ten zakres, czy wchodzą do tej pory w zakres. Największe instytucje powiatowe, także wyjątkowe sołectwo i pani sołtys zawsze sobie z tym doskonale radziła. Dzisiaj przed sesją przejeżdżałam przez sołectwo Listów Żgów, a tam dźwigi, wielkie budowle i to jest piękne. Także Marysiu, bardzo ci dziękuję. Nieraz w różnych sytuacjach się znajdowałyśmy, zawsze obronną ręką się z takich sytuacji wychodziły. Nie ma z nami co prawda dzisiaj pani Urszuli Jarczewskiej, która pełniła funkcję sołtysa wygody w latach 2015 i 2024, ale też bardzo serdecznie pani Uli chciałam podziękować. Miała też kłopoty zdrowotne, tak? To trzeba też o tym powiedzieć, że bardzo dokuczało jej problemy z chodzeniem, ale no jakoś musiała sobie z tą funkcją poradzić i radziła. I podjęła decyzję, że dalej już tej funkcji nie będzie pełniła i mamy nowego sołtysa. Także pozwólcie Państwo, że dla ustępujących sołtysów, ale wyjątkowych osób złożymy wyjątkowe podziękowanie, takie na pamiątkę dla Państwa. Także zapraszam Marię Sobczyk. Nigdy nie odmawiał, uruchamiał swój
przyczepy, ciągniki. Zawsze były to urządzenia blokowe do tego, żeby również służyły nie tylko w gospodarstwie pana Zdzisława, ale również w całej miejscowości. Bardzo serdecznie Zdzisiu dziękuję. Emeryturę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przechodzimy do dalszej sesji. Projekt porządku obrad otrzymaliście Państwo przed dzisiejszą sesją. Czy w sprawie porządku obrad ktoś z Państwa chce zabrać głos? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada Gminy przejęła porządek obrad, według czego przystępujemy do jego realizacji. Proponuję, aby protokół z czwartej sesji Rady Gminy przyjąć bez czytania. Znajduje się on na sali obrad i jest do wglądu zainteresowanych. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła protokół z czwartej sesji Rady Gminy jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. I proszę panią wójt Marię Krawiec o zabranie głosu. Bardzo dziękuję Szanowni Państwo. 11 lipca mieliśmy ostatnią sesję. Myśleliśmy, że będzie okres wakacji, ale niestety nie da się. Pan Marszałek ogłosił konkurs też, z którego chcemy skorzystać. I stąd główny powód zwołania tej sesji, bo podejmując uchwałę o przystąpieniu do tego konkursu, uzyska wnioskodawca dodatkowe punkty.
Ale chcę również wspomnieć, że koło gospodyń wiejskich w Trzebieniach otrzymało wsparcie na zadanie piknik z okazji roku działalności koła gospodyń w Trzebieniach. To spotkanie dla mieszkańców zostało zorganizowane 20 lipca 2024 roku. Bardzo serdecznie dziękuję sołectwu Trzebienie za wyjątkowe spotkanie i za wspólną zabawę mieszkańców. I to takie było trochę pożegnanie sołtysa, tak, panie sołtysie, i przywitanie nowego, bo dzień czy dwa po wyborach. Gminne zawody sportowo-pożarnicze również w okresie międzysesyjnym się odbyły na boisku 14 lipca. Bardzo serdecznie chciałam podziękować wszystkim drużynom strażackim, które się zaangażowały i wzięły udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, ale bardzo największe podziękowanie składam na ręce pana radnego, komendanta gminnego Ryszarda Janickiego, który z ogromnym zaangażowaniem zawsze włącza się w przygotowanie tej imprezy. Bardzo też cieszący się dużą popularnością, gromadzimy też dużo publiczności. I panie Ryszardzie, wiele dobrego wnosisz w przygotowanie tej imprezy. Szanowni Państwo, przypominam, że rolnicy posiadający użytki rolne na terenie gminy Lisków mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski można składać już od jutra do 2 września tego roku. Również informuję, że Starostwo Powiatowe w Kaliszu ogłosiło nabór wniosków na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji przedsięwzięcia usuwanie azbestu z terenu powiatu kaliskiego w 2024 roku. Wnioski należy składać do zarządu powiatu kaliskiego za pośrednictwem Urzędu Gminy w terminie od 22 lipca do 6 sierpnia tego roku. Przyznaliśmy również dotację dla kolejnego stowarzyszenia Aktywni Rodzice ze Szczałkowa na powierzenie realizacji zadania publicznego Piknik Dawniej a Dziś, który odbędzie się 18 sierpnia tego roku. Towarzystwo Sportowe Liskowiak pozyskało środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania budowa oświetlenia w wielofunkcyjnym kompleksie rekreacyjnym w miejscowości Lisków, tak zwanym naszym boisku przy Ośrodku Zdrowia. Bardzo się cieszę, że na to zadanie dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 100% samorządu województwa wielkopolskiego, a koszt tej inwestycji 183 tysiące złotych. Mogą sportowcy korzystać z tej murawy do później godzin wieczornych. Otworzyliśmy również 23 lipca ofertę w przetargu na zadanie przebudowa budynku szkoły podstawowej w Liskowie przy ulicy Bliźnińskiego w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych. Komisja przetargowa jest w trakcie oceny ofert oraz wyłonienia wykonawcy. Natomiast, Szanowni Państwo, informuję, że 24 lipca został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Swoboda. To taki krótki odcinek drogi, który tam nam został do wykonania w ciągu przebudowywanej długiego odcinka drogi. Jeżeli chodzi o inne inwestycje, to w poniedziałek została zalana masa asfaltowa na też długim odcinku drogi w miejscowości Wygoda. Jest jeszcze do zalania druga warstwa asfaltu w miejscowości Koźlątków na takiej obwodnicy, no nie obwodnica, ale też połączyliśmy dwa odcinki dróg asfaltowych. I Szanowni Państwo, trwają prace jeszcze na drogach innych, ale jeszcze czekają na budowę drogi w Annopolu, w Zakrzynie Kolonii, w Trzebieniach. I tak jeszcze myślami sięgam do... No i to chyba wszystko. No i trwa budowa ulicy Skudzielców. No tutaj są takie może małe trudności w związku z przebudową różnych instalacji, ale mam nadzieję, że
po zakończeniu okresu wakacyjnego ruszy budowa pełną parą. Też do Liskowa zjechały w okresie międzysesyjnym zawodnicy, którzy walczyli, mężczyźni walczyli w eliminacjach mistrzostw polskich dubletów w Petan. I też zorganizowaliśmy, szanowni państwo, półkolonie w gminie Lisków. To są 3 turnusy, jeden z językiem angielskim i 2 takie nasze, organizowane przez nas. Chętnych mamy jak zawsze dużo. Natomiast 29 lipca odbyło się już drugie spotkanie dania wspólnych chwil z seniorami, które odbyło się przy tężni solankowej w parku. Celowo wybrałam to miejsce, żeby wszyscy uczestnicy tego spotkania zobaczyli to nasze miejsce wyjątkowe, które też przyciąga codziennie rzesze i dzieci, i młodzieży, ale również osób dorosłych. Szanowni państwo, na terenie szkoły podstawowej w Zakrzynie utwardziliśmy plac wokół szkoły. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona. Tam rozebraliśmy budynek taki stary, magazynowy, który kiedyś może służył tam lokatorom, mieszkańcom. Dzisiaj on już jest niepotrzebny. I w tej chwili zakończyły się takie budowa i tu ogrodzenia i wjazdu do szkoły. No, wygląda teren, myślę, że się podoba, będzie podobał wszystkim. Natomiast w Ciepielowie od dzisiaj też, czy od jutra, rozpoczęliśmy kolejną inwestycję, taką co prawda drobną, ale polegającą na tym, że firma będzie tam robiła wjazd do szkoły. Szanowni państwo, w Mielisku nic się nie marnuje, wykorzystujemy kostkę, gdzie można ją zdjąć do położenia w innym miejscu i tak to się będzie działo w szkole w Ciepielewie. Poza tym też w jednej z oddziału, tam w jednej izbie lekcyjnej będziemy zrobić w oddziale przedszkolnym. Zerwaliśmy podłogę i zrobimy izolację, bo nie było tam w ogóle żadnej izolacji. Ta wilgoć powoduje, że tworzy się tam taki klimat zadów. Także już ta inwestycja też będzie wykonywana. Też miło mi poinformować, że Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych pozyskało dofinansowanie na organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych w kwocie 43 tysiące złotych. Te spotkania będą się odbywać w terminach wakacyjnych tutaj w okolicach, czy na hali sportowej, czy w okolicach hali sportowej. Jeżeli chodzi o inwestycje, to też mieliśmy w okresie tym międzysesyjnym duże opady deszczu, bo to chyba się działo między sesjami, więc wiele złego się zadziało na naszych, szczególnie tutaj chodnikach w Liskowie i na ulicy Żgorskiej. Część już naprawiliśmy tych awarii. Jeszcze będzie firma niebawem naprawiać studzienki i zapadające się tam kostki na chodniku na ulicy Żgorskiej i w miejscowości Żychów. I co, no żeby już nie przedłużać, to jeszcze powiem na zakończenie, że też składamy kolejne wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o pozyskanie środków. 3 wnioski teraz będą złożone. Za chwilę radni podejmą w tej sprawie decyzję, ale również rozmawiamy już z Urzędem Marszałkowskim o nowych rozdaniach unijnych. Szanowni państwo, będą środki finansowe w ramach KPO na WOKAM, czyli pełną parą przygotowujemy się do złożenia wniosku do konkursu na budowę sieci kanalizacyjnej miejscowości Strzałków. Również w tym roku prawdopodobnie będzie jeszcze ogłoszony duży konkurs w ramach rozmów na zadania retencyjne. Nie ma jeszcze regulaminu, więc trudno mi się odnieść do tego, czy będziemy próbować, ale jak zawsze Listów myślę, że też stanie do konkursu. Mam tu na myśli również przekazany przez wojewodę
teraz niedawno teren już na własność, teren tak zwanego Jeziórka w Zakrzynie. To są grunty w trzech działkach na o powierzchni 2,5 hektara. W tym to jezioro, które ma lustro wody hektar, więc no, być może, że już tam w głowie coś mamy poukładane, wspólnie tu z panem radnym, z panią sobą, z pracownikami urzędu. Czekamy tylko na środki zewnętrzne i być może, że stworzymy tam też coś ciekawego. Szanowni Państwo, też bardzo chciałam podziękować za ten wyjątkowy też projekt objazdowe wakacje, które się dzieją i już były spotkania, tak jak tu patrzę, w Małgowie, w Szczałkowie, w Liskowie, w Wygodzie, Zakrzynie, Koźlonkowie, Rzychowie, Małgowie i Liskowie. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaangażowanie Państwa radnych i sołtysów w organizację tych spotkań. O to prosiliśmy już w okresie takim przedwakacyjnym. No nieraz Wasze zaangażowanie przekracza moje wyobrażenie. Ja tu nie będę może wymieniać, ale przekracza moje wyobrażenie. Jesteście naprawdę wspaniali i robicie dużo w czasie tych pikników dla dzieci. Ale tak trzeba, to jest okazja, żeby właśnie pokazać, że jesteście najlepszymi radnymi, najlepszymi sołtysami. Bardzo za to serdecznie dziękuję. No już dochodzi do tego, że jak nawet nie ma zamków dmuchanych, to już takie zamki się pojawiają, prawda? Mam na myśli tutaj sołectwo Żywów, wymienię Żywów. Także bardzo proszę, te spotkania wakacyjne oczywiście jeszcze będą i dotyczą one całego miesiąca sierpnia, o takie, no, o udział, o zaangażowanie się, o to, nawet, że tam jakąś symboliczną złotówkę dorzucicie do tego. To jest dobrze odbierane przez waszych mieszkańców, wyborców. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, ja to na początku powiedziałam, że bardzo też chcę podziękować naszym pracownikom Ośrodka Kultury Biblioteki za zaangażowanie, bo no, bo nie mają wakacji. Nie mają wakacji. Przygotowują wakacje, ale też i pracownikom samorządowym chciałam podziękować bardzo serdecznie, bo wiele dobrego też w te wakacje robimy. Też tu już dwa spotkania też zorganizowane zostały z panem marszałkiem, chociaż on jest na urlopie, ale ze względu na to, że blisko tu mieszka, to on nawet też nas już dwa razy w urlopie odwiedził. Też dyskutujemy o różnych problemach. A powiem tak, pani sekretarz czekała na środę, żeby pokazać, że chce jeszcze na urlop iść. Bo mówi środa, dobry dzień, to pani wójt chyba zgodzi się na urlop. Także bardzo serdecznie dziękuję pracownikom samorządowym, że tak wiele dobrego dla społeczeństwa problem. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani wójt za tak obszerne sprawozdanie szczegółowe dotyczące naszej gminy. Przechodzimy do kolejnego punktu, do podjęcia uchwał. I tak, pierwsza zmiana uchwały budżetowej na 2024 rok. Proszę panią Anetę Frydzińską, skarbnika gminy Listów, o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Listów w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Listów uchwala, co następuje. Uchwale nr 58 łamane na 440 łamane na 2023 Rady Gminy Listów dnia 20 grudnia 2023 roku. Z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy, paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Ustęp pierwszy. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 38 509 322 zł 19 groszy. Z tego dochody bieżące w kwocie 33
4 759 539 zł i 12 groszy oraz dochody majątkowe w kwocie 4 749 783 zł i 7 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody, o których mowa w ustępie 1, obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, środki na realizację zadań gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Punkt drugi, paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Ustęp 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 38 928 242 zł i 16 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego wydatki bieżące w wysokości 30 816 112 zł i 9 groszy oraz wydatki mającowe wysokości 8 112 130 zł i 7 groszy zgodnie z załącznikiem nr 5. Wydatki, o których mowa w ustępie 1, obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, wydatki na realizację zadań gmin pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID oraz wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Punkt trzeci. Paragraf 10 otrzymuje następujące brzmienie. Uchwala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf drugi. Uchwała, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lisków. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejna uchwała zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034. Również proszę panią Anetę Fudzińską, skarbnika gminy Lisków o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Lisków w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lisków na lata 2024-2034. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy oraz na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Lisków uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 53/439/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Lisków z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy, paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Lisków obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi, paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lisków. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejna uchwała. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości gruntowych. I tu proszę panią Katarzynę Wodarczyk, sekretarza gminy Lisków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Lisków z dnia 31 lipca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 5 litery a
uchwały stanu z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Biskup uchwala następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Biskup oznaczonej jako działki ewidencyjne numer 190/2 o powierzchni 0,0078 hektara i numer 190/3 o powierzchni 0,0805 hektara położone w obrębie Koźlątków na nieruchomości oznaczone jako działki ewidencyjne numer 189/2 o powierzchni 0,0719 hektara, numer 206/1 o powierzchni 0,0106 hektara i numer 206/2 o powierzchni 0,0058 hektara położone w obrębie Koźlątków stanowiące własność osoby fizycznej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały w czasie budowy gminy Biskup. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję pani sekretarz. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejna uchwała. Inkasa podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. I proszę panią Anetę Frydzińską, skarbnika gminy Biskup o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 61/460/2024 Rady Gminy Biskup z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/85/2019 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. Na podstawie artykułu 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, w związku z artykułem 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz artykuł 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym oraz artykuł 9, artykuł 28, paragraf 4, artykuł 47, paragraf 4, a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa uchwala się co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 61/460/2024 Rady Gminy Biskup z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały 7/85/2019 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości rolnego i leśnego wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskup. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Thank you.
zainteresowało się. No. Stwierdzam, że głosowało za 7 radnych, 6 radnych nie głosowało, bo są sołtysami i nie mogą brać udziału w głosowaniu. Także 7 radnych jest za. To już my jesteśmy za wami w czasie. Kolejny punkt. Opłaty od posiadania psów. Również proszę panią Anetę Filińską, skarbnika gminy Lisków, o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Na podstawie artykułu 18a ust. 1 i artykułu 19 punkt 1 f i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy Lisków uchwala następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 61/461/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie opłat od posiadania psów wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lisków. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Również głosowało 7 radnych. 6 radnych nie brało udziału w głosowaniu, także uchwała została przyjęta 7 głosami. Przechodzimy do kolejnego punktu, interpelacje i zapytania radnych. Czy są jakieś zapytania? Jeżeli nie ma, przechodzimy do kolejnego, 8 punktu. Wolne wnioski i informacje. Proszę bardzo, pan radny. Tak, dziękuję za sprawozdania, które padły z pani ust, ale najlepszą zapłatą jest to, że ta obecność ludzi młodych, dzieci na zawodach jest bardzo liczna. I cieszymy się tu wszyscy, że nasza gmina jest wyjątkowa. Mamy tylu fajnych dzieci i pani rodziców, którzy tych dzieci przewożą na spotkania i są zaangażowane, rodzice, w to, żeby te dzieci brały udział. Naprawdę to jest rewelacja. Ja już na tym jestem 14 lat w tej gminie i powiem wam, że ci młodzi ludzie, którzy kiedyś byli dziećmi, są już pełnymi, wartościowymi strażakami i biorą udział w akcjach. A wiecie państwo, że straż skupiła się w nasze życie codzienne na zawsze. I codziennie potrzebujemy pomocy od straży. Czy to jest powódź, czy to są ptaki, czy pszczoły, zawsze jest ta potrzeba. I my musimy jako społeczeństwo dbać o to, żeby ta straż w Liskowie, w gminie Lisków rozwijała się. W każdej wsi poszczególnej była rozwinięta jak najwięcej. Też duża pomoc jest, pani wójt, że widzi te problemy strażackie i cały czas nam pomaga. Gmina Lisków jest gminą wyjątkową, bo jestem sędzią powiatowym, sędziuję zawody strażackie, jeżdżę po różnych zawodach strażackich i powiem wam, że Liskowie zawody są wyjątkowe. Zawsze ten posiłek dla tych druhów jest może nie aż tak masko kosztowny, ale bardzo ważny.
Bo to małe dziecko jest docenione, że on też może obiad zjeść z nami. To jest wspaniałe. I za to chcę podziękować i wam radnym, za to, że te pieniądze w zasadzie i panie Buń, za to, że zawsze jest obecna w każdym działaniu naszym. I myślę, że takie działanie straży powoduje to, że społeczeństwo z tym się utożsamia. I jeszcze raz dziękuję za to, bo to jest przyszłość naszej gminy, bo bez straży gminy nie będzie. Bo powiem wam, że ponad 300 strażaków mamy w mieliśku. Czynnych. A teraz dzieci, które dochodzą, które jeszcze dojdą, to jest duża. To szanowni, także za to dziękuję. Wracając do pani zrób pani pójdź, że w Zakrzynie przejęliśmy plac gromadzki, gromadzki plac. Ten plac do tej pory był plac zaniedbany. Była woda, oczywiście tam jakieś łowisko ryb dzikie było. Teraz powstanie plac, który będzie może i zbiornikiem organizacyjnym dla straży, bo wody potrzebujemy też przez akcji dużo, a nie zawsze mamy dzisiaj odpowiednie w rurociągach, także ten plac się przyda, a myślę też, że rekreacja dla państwa z całej gminy będzie też w Zakrzynie fajnym poczynkiem, bo jest to plac taki zawał te wsi, spokojny i jak się uda pozyskać środki, które myślę, że pozyskamy, to będzie fajna inwestycja. I na pewno w tej inwestycji korzystają liczni mieszkańcy naszej gminy i nie tylko. A ja przykładem też w Zakrzynie nasz plac, który powstał parę lat temu, i te pieniążki były pozyskiwane i na stowarzyszenie, i na gminę, na to się dało. Ale plac jest, plac powstał, piękny plac w Zakrzynie. Każdy się cieszy, że może przyjść wieczorem, usiąść, porozmawiać. Także myślę, że ten jeziórko tak zwane też będzie takim placem rekreacyjnym dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Także bądźmy sobie nadziei, że to się zrobi i będziemy się z tego cieszyć wszyscy wspólnie. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Wojtczak. Chciałem podziękować panie wójt za szybką interwencję w sprawie naszego chodnika. Przed piknikiem pani wójt 24 godziny opanowała temat i chodnik naprawiliśmy. Nikt nogi nie złamał na pikniku. Także no pytam dalej panie wójt, współpraca się zatrzyma. Dziękuję bardzo. Bardzo chciałbym serdecznie podziękować pani wójt za nowy odcinek drogi w naszej kodzie, który naprawdę był oczekiwany długo przez mieszkańców. Jeszcze tylko chciałbym poprosić, jakby można, żeby jedną lampę tam na końcu do państwa czelustów. Tam jest słupka, że możemy taką normalną, nie? Tam. Bardzo dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. To może ja też podziękuję pani wójt za udrożnienie tej drogi na Budach Niskowskich przy lesie. No całkiem to się należało już dawno zrobić, chociaż nie wymagamy od razu asfaltu, ale chociaż jest elegancko można przejechać teraz, no, bo było niemożliwe. Czy jeszcze ktoś? Proszę bardzo, pan radny. Zapomniałem, że to jest właśnie przychowiec. Mały odcinek, ale jest odcinek od dwóch budynków zrobiony drogi. No i też długo oczekiwany, ale jest zrobiony. I jeżeli bym jeszcze też mógł, to właśnie tam pomiędzy tymi budynkami można było pomyśleć dwoma o jakiejś palarni. Może nie takiej elektrycznej, ale może jakiejś solarnej, tam jakieś będą środki i dodatki, coś takiego do. Dziękuję. Ze względu na wyczerpanie porządku obrad zamykam obrady 5. sesji Rady Gminy Niskowej. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie.